Otar, spotykamy się na premierze 365 dni. Jakie emocje? Zdenerwowanie czy raczej już spokój? Mam takie poczucie gdzieś, że muszę, czegoś nie zabrałem ze sobą, że o czymś zapomniałem, ale nie wiem co, ale to są po prostu te nerwy, które się kumulowały przez ten cały czas i chyba już jest ten moment, gdzie wszystko to zaraz puści za niedługo na ekranach, więc nie mogę się doczekać. Jestem bardzo podekscytowany. Opowiedz o swoim bohaterze, w kogo się będziesz wcielał na ekranie? Domenico, to jest brat głównego bohatera Massimo, człowiek stonowany, też jest absolutnie skupiony na tym, co robi, na wszystkich zadaniach, które mu Massimo każe wykonywać, ale też to robi z ogromną przyjemnością i z wdziękiem, bo wszystko robi dla rodziny. I tak jak to we Włoszech bywa, rodzina jest najważniejsza, więc robi to od serca i jest bardzo pozytywną postacią. Jak wspominasz pracę na planie? Jak układała się ta współpraca z Michele? Fantastycznie. Ja po prostu poznałem nowego przyjaciela i mam nadzieję, że ta nasza znajomość będzie trwała latami. W ogóle ekipa i całe wszystko, co się działo wokół tych zdjęć, to było coś magicznego, czego jeszcze wcześniej nie doświadczyłem, więc jestem bardzo szczęśliwy. Gdy przyjmowałeś tę rolę, nie bałeś się kontrowersji, które są związane z tytułem 365 dni, bo jednak te kontrowersje są już widoczne teraz, jeszcze przed premierą. Miałem głębokie przemyślenia na ten temat, ale pomyślałem, że to są wyzwania, które trzeba podejmować, ale też scenariusz był i też historia na tyle mnie poruszyła i też zaufałem temu wszystkiemu jakby jakości, że poczułem się swobodnie, bezpiecznie i że pracuję z profesjonalistami, więc nie widziałem już żadnych przeszkód po tym wszystkim. Znałeś wcześniej książkę, czy dopiero ten film wprowadził Cię do świata Blanki Lipińskiej? Słyszałem o tej książce, ale nie czytałem jej, więc jak dostałem propozycję, to musiałem przejrzeć i tak, byłem bardzo szczęśliwy, że mogę brać w czymś takim udział. Gotowy na kolejne części, bo jednak będzie trylogia z tego, co wiemy. Tak, liczę na to, bardzo, bardzo, jestem bardzo gotowy, absolutnie tak. Czego widzowie mogą spodziewać się po filmie 365 dni? Na pewno dobrej jakości kina, historii, pięknych zdjęć chyba, nie wiem, wiele, wiele innych pięknych rzeczy. Jakości przede wszystkim, stawiałbym na jakość. To już na koniec. Jaką reżyserką jest Barbara Białowóz? Jak się Wam pracowało razem na planie? Jest świetną reżyserką, daje poczucie ogromnej swobody, ale też kontroluje wszystko, żeby się nie rozsypało, więc praca z nią na pewno daje też taką satysfakcję artystyczną, gdzie czujesz, że idziesz razem z wielką ekipą, która podąża za historią. O, podążanie za historią to było kluczowe, żeby podążać za historią, żeby nie nadbudowywać niepotrzebnych rzeczy, więc czułem się zaopiekowany. Co sprawi, że Polki pokochają ten film, bo pokochają na pewno? Myślę, że całokształt tego filmu i też background, jaki nosi ze sobą, niesie, to już jest świetny start do tego, żeby ludzie to przyjęli z otwartymi ramionami. Oczywiście będzie też dużo krytyki, ludzie też są krytycznie, mogą być nastawieni do tego i wymagający mogą być, ale myślę, że cała ekipa i cała praca skupiła się na tym, żeby oddać ducha tej książki w jak najlepszym wydaniu, więc myślę, że się z tym sprawiliśmy i ludzie będą bardzo mile zaskoczeni.